dzisiejszym odcinku porozmawiamy o immunologii w kontekście diagnozowania i leczenia niepłodności. Immunologia to temat kontrowersyjny, ale również bardzo ciekawy. Porozmawiamy o tym z naszym gościem, doktorem Tomaszem Bączkowskim z Kliniki Bocian w Szczecinie. Immunologia. Temat, który budzi ogromne emocje, zarówno u pacjentów, ale i w środowisku medycznym, wśród lekarzy. Dlaczego tak jest? Dlaczego jest to taki kontrowersyjny temat? Czemu to jest kontrowersyjne? To trzeba byłoby najpierw może powiedzieć, kiedy immunologia nie jest kontrowersyjna, a kiedy jest kontrowersyjna. Immunologia z założenia w działach medycyny, które zajmują się transplantologią, schorzeniami autoimmunologicznymi, czyli w reumatologii, no to jest powiedzmy baza, która tak naprawdę nie budzi kontrowersji, bo wiemy, że podłoże zaburzeń immunologicznych wywołuje następstwa, jakim jest na przykład odrzut przeszczepu, problem z przyjęciem przeszczepu, a w reumatologii no to oczywiście będzie to aktywacja procesu zapalnego i na przykład w tym wypadku problem z leczeniem problemów takich jak schorzenia reumatoidalne, stawów, toczeń i tym podobne. No tak, ale poruszamy się w temacie niepłodności. Dokładnie, a jeżeli chodzi o kwestię niepłodności, to przede wszystkim problem wynika z tego, że brak tak naprawdę nam danych opartych o dowody naukowe, w pełni poparte pracami naukowymi, pracami doświadczalnymi, w których jesteśmy w stanie udowodnić, że ta immunologia działa lub nie działa. Czyli nie ma żadnych dowodów? Nie, no są te dowody, tylko tych dowodów nie jest tak dużo i opierając się o medycynę opartą o faktach, czyli evidence-based medicine, tak naprawdę możemy powiedzieć, brakuje tych dowodów twardych. My mamy dowody miękkie, najczęściej to są prace pojedyncze, często z jednego ośrodka, nawet powtarzalne, ale bardzo często nie mamy powtarzalności tych samych badań z innych ośrodków, a tak naprawdę mamy bardzo mało prac, które są randomizowane, prospektywne, czyli tak zaplanowane, w których możemy ocenić efekty naszego działania, interwencji albo ewentualnego badania odstępstwa na przyszłość. I w związku z tym nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy efekty na przykład danej interwencji immunologicznej, czy istniejące na przykład zaburzenie immunologiczne wywołuje ten efekt. Zaraz wracamy do rozmowy. Przypominam Wam, że jesteście na kanale Kliniki Bocian, największej w Polsce sieci klinik leczenia niepłodności. Codziennie pomagamy parom starającym się o dziecko. A oprócz tego dajemy Wam mnóstwo ciekawej wiedzy na YouTube. Jeśli chcecie umówić się na wizytę z naszym gościem, doktorem Tomaszem Bączkowskim, możecie zrobić to w prosty sposób przez naszą stronę internetową. A teraz wracamy do rozmowy. No tak, ale jest wielu lekarzy, wiele pacjentek, które twierdzą, że ta immunologia zadziałała w ich przypadku, że działa w ich praktyce. No zgadza się i to na pewno, ja powiem, można powiedzieć, immunologia jest na pewno odgrywającą bardzo istotną rolę. My wiemy, immunologia ciąży, znamy immunologię, procesy immunologiczne zachodzące na poziomie implantacji, rozwoju ciąży w późniejszym okresie. Również znamy procesy immunologiczne, które odgrywają rolę w procesie zapłodnienia, ale tak naprawdę tutaj zahaczamy o bardzo skomplikowane procesy wieloczynnikowe, wielomiejscowo zlokalizowane, w których naprawdę balans tego, co się dzieje w jajowodzie, w jamie macicy, nie odpowiada temu samemu, co jest we krwi obwodowej. I teraz ta immunologia naprawdę jest bardzo trudna do określenia, natomiast niewątpliwie procesy immunologiczne odgrywają rolę. A teraz postaramy się odpowiedzieć na pytanie, które zadała pani Marysia na naszej grupie Pragnąc Dziecka na Facebooku. Pytanie brzmi, brak implantacji zarodka po raz kolejny. Co sprawdzić? Immunologia? Co może na to pomóc? To jest taka sprawa, która jest poruszana często na konferencjach, kongresach. Generalnie, gdybym miał powiedzieć, jak patrzą na to medycy, którzy zajmują się niepłodnością, czyli cała medycyna rozrodu. Na immunologię trochę patrzy krzywym okiem i jest pewna grupa lekarzy, którzy uważają, że ta immunologia ma sens. Ja z mojego punktu widzenia uważam, że ma sens. Dowody nie są niestety tak silne, żebym mógł przekonywać, że badania immunologiczne są badaniem pierwszego rzutu, badaniem kolejnego rzutu. Ja bym powiedział, to są badania ostatniego rzutu, kiedy już stajemy w obliczu bezradności diagnostycznej, bezradności naszego leczenia i tak naprawdę myślimy o tym, co możemy jeszcze zrobić, żeby nie powtarzać kolejny raz transferu, którym mam piękny zarodek, wszystko jest piękne, i powinna być ciąża, a jej nie ma. Temat immunologii na pewno nie jest jeszcze wyczerpany. W kolejnych odcinkach będziemy do niego wracać z doktorem Tomaszem Bączkowskim. A tymczasem do zobaczenia.